Panie generale, szef oddziału szkolenia pułkownik Reiser melduje pod oddziały reprezentacyjne sił powietrznych na uroczystym apelu z okazji 80. rocznicy śmierci Żwirki Wigury. Jest dla nas, członków Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, momentem kulminacyjnym tegorocznych imprez wspomnieniowych poświęconych bohaterskim lotnicom Żwirce i Wigurze. Rok 2012 był i jest dla nas wszystkich sympatyków Żwirkowiska rokiem Żwirki i Wigury. Od lutego do kwietnia wędrowała po zaozańskich polskich szkołach podstawowych wystawa poświęcona życiu i osiągnięciom bohaterów przez stworzy. Ponad 1000 uczniów zgłębiło swoją wiedzę o Żwirce i Wigurze. Dla najbardziej zainteresowanych zorganizowaliśmy wspólnie z Towarzystwem Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej wyjazd edukacyjny do Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Dla najmłodszych uczniów ogłoszono konkurs plastyczny pod tytułem Zdobywcy przez stworzy. 20 najciekawszych prac można oglądać w Domu Polskim na Kościelcu. W Domu Polskim im. Żwirki i Wigury powstała nowa Izba Pamięci poświęcona zwycięzcom tych stworzy. W czwartek 6 września w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego odbył się wykład poświęcony Żwirce i Wigurze oraz lotnictwu polskiemu okresu międzywojennego. Wczoraj na tym miejscu w ramach nowego Żwirkowiska spotkało się prawie 300 uczniów szkół podstawowych z Cielicka, Załodzia i Polski, by uczcić pamiątkę o bohaterskich lotnikach, zapoznać się z Żwirkowiskiem, domem polskim i osiągnięciami naszych lotników. Na spotkaniu odsłonięliśmy replikę babiczki z 1938 roku, upamiętniającą wizytę na Żwirkowisku ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Wczoraj w Polskiej Szkole i Przedszkolu w Czerwisku uroczyście nadano imię Żwirki i Wigury. Uroczystość i uroczystego aktu dokonał pierwszy i jedyny kosmonauta Polski, generał Mirosław Hermaszewski. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy gminą Czerwisko, siłami powietrznymi, konsulatem generalnym i miejscowym kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego udało się zrealizować szereg przedsięwzięć dotyczących Żwirkowiska. Dziękuję za pomoc przy organizacji obchodów 80. rocznicy tragicznej śmierci Żwirki i Wigury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panu Światowego w Kierwisku, Pana Sługawa.
towarzyszyć będą ciekawi złowieszy, ksiądz pułkownik Janusz Radzik oraz ksiądz Bogusław Kochotek. Kompania, chodź! Proszę prezesa Franciszka Maciołę o odczytanie aktu przekazania. Nawiązując do chlubnych tradycji lotnictwa polskiego i jego pierwszego wielkiego sukcesu międzynarodowego, jakim było zwycięstwo polskiej załogi kapitana pilota Franciszka Żwirki i inżyniera w zawodach lotniczych Challenge w Berlinie w 1932 roku, wypełniając wolę narodu polskiego, który dla uczczenia 5. rocznicy tragicznej śmierci tych dwóch pasjonatów lotnictwa ufundował dla małżonemu Żwirki Góry w Cierwicku zwrot nazwany ich imieniem, a który nigdy nie dotarł na Żwirkowisko, dla upamiętnienia wielkiego wyczynu Franciszka Żwirki i Stanisława Góry oraz ku chwale tradycji lotnictwa polskiego przekazujemy dla Domu Polskiego w Cierwicku replikę tego dzwona. Niech ten dar stanie się symbolem ponadczasowych wartości, jakie niesie ze sobą lotnictwo. Niech sławi wielki wyczyn polskich lotników oraz podkreśli szacunek społeczeństwa polskiego dla wszystkich ludzi, którzy umiłowali przestrzeń, poświęcili swoje życie pasji latania i wspólnie, nie bacząc na granice, tworzyli i tworzą międzynarodową braść lotniczą. W podpisie przewodniczący Komitetu Honorowego Dowódca Sił Powietrznych generał broni Lech Majewski oraz moja skromna osoba, prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Ceremonia przekazania repliki dzwonu z Wielkiej Figury koronowana zostanie symbolicznym uderzeniem w dzwon. I tych wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do jego powstania. Sprawa wyrazu, kto będzie na niego spoglądał, kto będzie słuchał jego dźwięku, nieustannie do ciebie się przybliżał. Sławił lotnicze polskie skrzydła przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
Boży, konsul generalny. Starosta Czerwińska, pan Marcin Polaszek. Sada delegacja wojewódzkiego stanu wojskowego Czerwińska. Thank you.
orkiestrą wojskową Sił Powietrznych z Bytomia udamy się do Domu Polskiego.